Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj tak szybciutko, ponieważ mam wyjazdową sobotę, a chciałam dla Was nagrać właśnie film z kartami dnia na 13 stycznia, więc tym razem będzie tylko na ten jeden dzień i dla wszystkich czterech trygonów będzie to w jednym filmie. Tu mam już przygotowane te karty, więc tak na szybciutko je sobie omówimy. Nie wiem, kiedy będzie ten film na kanale, kiedy się pojawi, dlatego że będę go prawdopodobnie wrzucała dopiero, kiedy wrócę już ze swojego wyjazdu dzisiejszego. No ale już będzie ten film nagrany, więc już będzie pewność, że dzisiaj się pojawi, bo chciałabym właśnie, żebyście go mieli dzisiaj, żebyście mieli po prostu dzień wcześniej, nie na ostatnią chwilę. No, a że dzisiaj taki dzień mi przypadł właśnie bardzo dynamiczny, wyjazdowy, no to sobie pomyślałam, że szybciej po prostu nagram taki filmik, aniżeli cztery odrębne. I dlatego też jest jedna karta dnia tylko na 13, a nie tak jak ostatnimi czasy bywało, że na dwa kolejne dni. Natomiast już w następnym filmie będzie powrót do tego, co było, czyli rozdzielę, każdy trygon będzie miał swój film i będą karty na dwa kolejne dni, czyli w tym wypadku na 14-15 stycznia. A dzisiaj 13 stycznia, czy szczęśliwy, czy pechowy, no to różnie tutaj można mówić. Nie jest to piątek 13, więc to już dla wielu jest istotna informacja, tylko tym razem niedziela 13. Ja Wam powiem, że nie jestem tutaj szczególnie przesądna, ani też ta 13 nigdy jakoś mnie tutaj nie skrzywdziła, że tak powiem. Raczej 13 jest dla mnie liczbą szczęśliwą, mam z nią związane pozytywne wspomnienia, także myślę też, że to jest po prostu taki przesąd. Dla wielu ten 13 jednak nie jest po prostu pechowym dniem, tylko no dniem jak co dzień, więc nie ma też jakby tutaj jakichś powodów, żeby się przywiązywać bardzo do tej 13. Co my tutaj mamy, moi drodzy, za karty dla Was? Dla trygonu wody mamy 6 buław na 13 stycznia. Trygon wody, przypominam, to są takie znaki zodiaku jak rak, skorpion i ryby. Czyli Wy, moi drodzy, będziecie tutaj w glorii i chwale tą niedzielę spędzać. Nie mówię, że tu muszą być jakieś spektakularne zwycięstwa, ale 6 buław ogólnie jest kartą zwycięstwa. W związku z tym mogą Wam się tutaj wszelkie zamierzenia, które macie na ten dzień zaplanowane, po prostu powieść. Czyli możecie tutaj na przykład otrzymywać jakieś ciekawe propozycje, jakieś ciekawe wiadomości, jeżeli na takowe czekacie. Nawet może być zaskoczenia coś, bo również też tak może być. Ale jeżeli będziecie podejmować się jakichś tutaj działań, jakichś wyzwań przy niedzieli, no to one zakończą się sukcesem, raczej powodzeniem, także nie musicie się o to obawiać. Możecie tutaj na przykład w 6 buław zakończyć jakiś dawny spór, który toczyliście z kimś. Możecie wyzdrowieć, jeżeli wcześniej chorowaliście, możecie zyskać siły witalne. Jeżeli na ten dzień sobie zaplanowaliście spotkania rodzinne, to również będą udane. Jeżeli zaplanowaliście sobie jakiś wyjazd, ten wyjazd prawdopodobnie też dojdzie do skutku i wszystko potoczy się po prostu tego dnia zgodnie z Waszymi zamierzeniami, zgodnie z Waszymi planami. No większość osób raczej w niedzielę nie pracuje, chociaż są i tacy, którzy pracują 7 dni w tygodniu, więc niedziela również wchodzi w grę. Więc dla tych, którzy w niedzielę też podejmują jakieś czynności zawodowe, może to być też karta takiego sukcesu zawodowego, czyli coś Wam się tutaj również powiedzie na gruncie pracowniczym. Jeżeli chodzi o trygon Ziemi, Wy macie, moi drodzy, na 13 stycznia kartę gwiazdy. Bardzo pomyślna karta, która mówi o tym, że będzie to dla Was szczęśliwy dzień. Również możecie tutaj wrócić do zdrowia, jeżeli gdzieś tam Was na przykład męczyło jakieś zimowe przeziębienie, jakieś zmęczenie, no to tutaj odpoczniecie. Będziecie mieli dzisiaj dobre stosunki z ludźmi, z rodziną, z przyjaciółmi, możecie się spotykać. Możecie też otrzymać jakieś pozytywne wiadomości, na przykład ktoś do Was zadzwoni z pozytywną wiadomością, na przykład otrzymacie jakiegoś ciekawego maila, czy interesującą propozycję, żeby gdzieś na przykład z kimś wyjść, mogą też być właśnie jakieś przyjemne spotkania w tym dniu. Także też taka niedziela, myślę, spokojna, udana, sielankowa, bym powiedziała. Mogą być jakieś takie niespodzianki miłe po prostu w tym dniu. Na przykład Wasz partner wyjdzie z jakąś inicjatywą, Was gdzieś zaprosi. Albo jak jesteście samotni, to może ktoś inny Was po prostu zaprosi gdzieś na jakieś randki, na jakieś spotkania. Może otrzymacie dzisiaj maila z jakąś propozycją zawodową. Pomimo tego, że niedziela, no to jednak może tak być, że po prostu w Waszej skrzynce na przykład
przeoczyliście, może już wczoraj ten mail nadszedł, a wy na przykład dzisiaj dopiero zauważycie, więc też tak może być. No myślę, że ogólnie dla tych dwóch pierwszych trygonów, trygon wody, trygon ziemi, czyli właśnie trygon ziemi, jeszcze nie powiedziałam, panna, byk, koziorożec, bardzo, bardzo udany dla was dzień, ten 13. Co mamy dalej? No tutaj, jeżeli chodzi o trygon powietrza, trochę mniej udany dzień. Trygon powietrza to są bliźnięta, waga, wodnik. Moi drodzy, no wy będziecie się tutaj czymś gryźli. Coś wam tutaj was stresuje albo nie daje spokoju. Coś się po prostu nie poukładało po waszej myśli i możecie tutaj mieć jakieś troski tego dnia. Takie coś, co po prostu no, psuje atmosferę, no bo ciągle o tym myślicie, bo jednak jest to dziewiątka mieczy, to jest takie zastanawianie się, to jest kalkulowanie, stresy związane właśnie z naszymi myślami, no to jest wasz żywioł, bo wy jesteście właśnie żywiołem powietrza, więc to jest jak najbardziej taka karta z waszego żywiołu. No ale tutaj, moi drodzy, niedziela jest po to, aby odpoczywać, więc nie dajcie się jakimś takim troskom, może jakiejś bezsenności, może jakimś koszmarom, po prostu postarajcie się tego dnia zrelaksować, może jakoś odpędzić te negatywne myśli. No różne to mogą być myśli, może się stresujecie, że następnego dnia wypada poniedziałek i musicie iść do pracy, która jest taką pracą, no nie za bardzo wam odpowiadającą, może znienawidzoną, może źle się tam czujecie i po prostu za każdym razem, jak się ta niedziela kończy, to już macie takie niezbyt przyjemne myśli, że już znowu zaczyna się cały tydzień pracy i trzeba będzie do tej pracy znienawidzonej wrócić. Albo na przykład no, stresujecie się, bo w poniedziałek będziecie załatwiać jakieś ważne sprawy urzędowe, albo będziecie coś załatwiać w sprawach rodzinnych. No i już wiadomo, dnia poprzedzającego, takie właśnie ważne dni, no to mamy tendencję do stresowania się, do wyobrażania sobie, jak to będzie. Czasami widzimy wszystko w czarnych barwach, snujemy czarne scenariusze, więc tutaj po prostu postarajcie się w tym dniu jednak troszeczkę wyluzować. Pamiętajcie, że te nasze wyobrażenia niekoniecznie są adekwatne do rzeczywistości, do sytuacji. Co u trygonu ognia? Trygon ognia, czyli baran, lew, strzelec, moi drodzy, wy macie szóstkę kielichów, czyli albo będziecie tutaj taki mieli sentymentalny dzień, może ktoś was odwiedzi z rodziny czy ze znajomych, kogo dawno nie widzieliście, może spędzicie ten dzień w gronie dzieci, może w gronie rodzinnym, może będziecie wspominać na przykład jakieś ciekawe zdarzenia, może będziecie mieć jakiś kontakt właśnie z osobami z przeszłości, ktoś tam do was się odezwie, napisze, może będziecie po prostu, nie wiem, przeglądać jakieś albumy rodzinne, tak przy herbatce niedzielnej, ktoś właśnie będzie chciał obejrzeć, będziecie opowiadać, wspominać jakieś takie miłe chwile, może na przykład będziecie wspominać z partnerem wasze wspólne pierwsze chwile. No taki dzień może być rozmarzony, sentymentalny, też możecie tutaj mieć jakieś takie marzenia na jawie, oddać się tym marzeniom bardziej aniżeli być w rzeczywistości, no ale czemu nie, też jest czasami potrzebny taki dzień na wyluzowanie i ta niedziela to właśnie bardziej pod takim hasłem wspomnieniowym, sentymentalnym wam może upłynąć. Tutaj uważajcie ewentualnie też na jakieś takie dolegliwości, które są zazwyczaj związane z wiekiem dziecięcym. Ale też myślę, że nie będzie to zły dzień. Po prostu będzie taki bardziej wycofany, bardziej myślenie, wspominanie, aniżeli działanie. Tak to wygląda na 13, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich. Życzę wam miłego, przyjemnego weekendu. Jeszcze dzisiaj z samego rana nagrałam dla was również film z propozycją książkową w ramach kącika czytania nieszablonowego. Ta propozycja już się wgrywa powoli, także ten film na pewno będzie wcześniej na kanale. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Gorąco zachęcam do śledzenia tego, co będzie się działo na kanale, bo wkrótce też planuję dużo nowości, dużo ciekawych rzeczy. Także pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia, moi drodzy.